Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Zbigniew Kowerczyk przez 25 lat był pierwszym moim czytelnikiem, a nawet sit venia verbo przedredaktorem albo tajnym redaktorem. Zanim każda kolejna książka trafiła na biurko wydawcy, kolega Kowerczyk tropił w niej błędy i nieścisłości. Od niedawna, to znaczy od momentu wydania Demonomachii, jest już jawnym redaktorem, to znaczy jego nazwisko pojawia się w tak zwanej metryczce książki obok nazwisk innych redaktorów, korektorów, etc. Mówiąc krótko, Zbigniew Kowerczyk jest już redaktorem wydawnictwa Znak. Jest on moim kolegą z ławy uniwersyteckiej. Wspólnie studiowaliśmy filologię klasyczną. Poświęcił się on później pedagogice specjalnej, obecnie pracuje jako nauczyciel i wychowawca w szkole dla dzieci ociemniałych i niedowidzących. Zbigniew Kowerczyk jest człowiekiem wielu talentów. Pisarz, autor powieści dla młodzieży, Zielone Słońce, Dwa brakujące słowa i Odwet. Znawca literatury, filmu, a zwłaszcza muzyki rockowej i jazzowej. Gdyby Państwo chcieli wiedzieć, w którym utworze i na jakiej płycie Frank Zappa zagrał przez kilka sekund na grzebieniu, to Zbigniew Kowerczyk byłby odpowiednim człowiekiem, do którego należałoby zwrócić się z takim pytaniem. Natomiast ja, w czasie naszych literackich sesji Q&A, zwracam się do niego z zupełnie innymi pytaniami. Dzień dobry, Zbychu. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do mojej audycji. Dzień dobry, bardzo mi miło. Będziemy dzisiaj rozmawiali o powieści Czas zdrajców. Opowieści o Edwardzie Popielskim, w której Popielski operuje o dziwo po raz pierwszy zresztą we Wrocławiu. We Wrocławiu, mówię po raz pierwszy, mam na myśli Wrocław niemiecki, tak. Czyli przed 1939 rokiem. Otóż każda moja powieść zaczyna się, jak do tej pory, oprócz Demonomachii, zaczyna się prologiem, a potem jest epilog. Ja bardzo lubię kompozycję klamrową. Tak. I już w prologu, do powieści Czas zdrajców popełniłem kilka błędów. Jeden z nich wykryłeś kilka z nich, ale jeden o jednym szczególnie chciałbym teraz porozmawiać. Mianowicie jest takie zdanie, że pewien SS-man przybywa do Warszawy po kapitulacji miasta i tam mówi coś o swoich podwładnych i wspomina swoje działania w czasie kampanii wrześniowej. O co tu chodziło, powiedz? Na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich, tak? Polegała tak. Na... Tak, tu chodzi o dwóch SS-manów, bardzo młodych, 22-letnich. Tak. Młodych ludzi z jego, jak tam jest napisane, świty Ronigera, prawda? Tak. Z SS-mana Ronigera. Tak jest. I mamy tutaj to zdanie, które już tutaj tak pobieżnie przeczytałem. Na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich, no wcześniej mamy powiedziane, jakie to były tak, wydarzenia. Powiedzmy naszym słuchaczom, że to chodziło o tak zwaną krwawą niedzielę w Bydgoszczy. Tak kiedy, jest. Kiedy Niemcy wymordowali na rynku bydgoskim i w okolicach Bydgoszczy sporo Polaków. Tak. To jest zbrodnia wojenna, straszliwa. Straszliwa, a ci dwaj tutaj, o których mówię, cały czas żyli tą zbrodnią, zachwycali się nią, wspominali rzewnie wręcz, prawda, jakby dokonali jakichś niezwykle walecznych i chwalebnych czynów, prawda, byli zwykłymi bandytami w mundurach. Więc po wydarzeniach bydgoskich polegała ta ich praca na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach i miasteczkach. Jak to często bywa, ja też nie powiedziałem, Marku, tu jest błąd, źle tu napisałeś. Nie. Tyle tylko, że zwrócił moją uwagę fakt, że mamy 30 września, czyli jest, skończył się pierwszy miesiąc wojny, pierwszy miesiąc po wkroczeniu Niemiec na teren Polski. A oni już byli po stworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach i miasteczkach. W komentarzu podkreśliłem to i w komentarzu zapytałem, ile czasu zajmuje taka praca? Bo mamy koniec września, a oni już są po pracy organizacyjnej i tak dalej. Czyli w licznych
licznych jednostek policyjnych w licznych miastach i miasteczkach. Nie wiem, na czym polega zakładanie jednostek policyjnych w miastach. A rozumiem, że w warunkach wojennych no to jest jakieś takie, są to działania przyspieszone, być może bardziej polowe, pobieżne, no ale niemniej jednak, prawda? A oni ich natworzyli Bóg wie ile w przeciągu miesiąca, dwaj młodzi ludzie bez jakiegoś specjalnego przygotowania, być może i doświadczenia, bo mają tam po 21, po 22 lata. Więc o to tylko zapytałem. To prawda, ale powiedz mi, z czego wywnioskowałeś, że chodzi tutaj o liczne miasta i miasteczka? Bo w komentarzu napisałeś, czyli licznych jednostek policyjnych w licznych miastach i miasteczkach. W dwóch i nie w trzech, bo cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich polegała na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek w nowo zdobytych miastach i miasteczkach. No, nowo zdobytych miast i miasteczek we wrześniu było sporo w Polsce chyba. To prawda. No więc właśnie. Stąd ta liczba mnoga, rzeczywiście. Tak, I stąd przyjąłeś, i słusznie, tak, że chodzi tu o liczne. No dla mnie zorganizować trzy jednostki policyjne w przeciągu miesiąca byłoby to ponad moje siły. Mhm. A oni zorganizowali ich ileś do zdobytych miastach i miasteczkach. To prawda. Rzeczywiście tak jest. Ja sobie wyobrażam taką pracę, nie sprawdzałem na czym polegała praca organizacyjna, ale wyobrażam sobie taką pracę w ten sposób, że przybywają do danego miasteczka czy miasta oddziały niemieckie, zajmują komisariaty dawnej policji, powiedzmy, przeglądają jakieś akta, porządkują to, plus wprowadzają, ewentualnie dzielą miasto na jakieś okręgi, które są przypisane do konkretnych jednostek, komisariatów, czy jak zwane. I obsadzają ludźmi jakimiś swoimi, tak, którzy tam, tak, są odpowiedzialni za różne sektory. Jest to rzeczywiście... Logistycznie jest to... Logistycznie dość trudne, czy skomplikowane, czy jeżeli nawet nie skomplikowane i nie trudne, to na pewno zajmujące dużo czasu. Mhm. Oto mamy 30 września, czyli... skończyła się kampania wrześniowa. Mamy, oczywiście miast i miasteczek jest dużo zdobytych. W związku z tym to zintensyfikowanie ich pracy może tutaj rzeczywiście brzmieć niezręcznie. I zgodziłem się z tym. Zgodziłem się z tym i zrobiłem coś takiego. Mianowicie sprawdziłem, gdzie, przez jakie tereny, przez jak przechodziła ta grupa specjalna pod kierunkiem tego fikcyjnego SS Standartenführera Waltera Ronigera, przez jakie przechodziła miasta i przez jakie tereny polskie, począwszy oczywiście od tej aktywności straszliwej, mówimy tutaj o Krwawej Niedzieli Bydgoszczy. Czyli najpierw działali w Bydgoszczy, tam popełnili zbrodnię wojenną, po czym dokąd oni szli, bo to mamy Warszawę. Mhm. Czyli musiałem sprawdzić, ile jeszcze było tych miast i miasteczek pomiędzy Bydgoszczą a Warszawą, prawda? No i byłoby sporo zamieszania, gdybym to dokładnie badał i sprawił, że było tych miasteczek, nie wiem, 12. Mhm. Zmieniłem to i wersja ostateczna brzmi tak. Na froncie nie walczyli, a cała ich aktywność po wydarzeniach bydgoskich polegała na pracy organizacyjnej przy tworzeniu jednostek policyjnych w nowo zdobytych miastach, przypominam miasteczka, żeby nie identyfikować, na trasie przemarszu drugiego korpusu armijnego Wehrmachtu. Mhm. Drugi korpus, czyli oddział, powiedzmy, armii niemieckiej, Wehrmachtu, szedł od Bzury, czy od tutaj od Brdy, prawda, przepraszam, od Brdy, nie od Bzury, od Brdy, czy od Bydgoszczy do Warszawy, no i po drodze zahaczył o takie czy inne miasta, już dałem spokój miasteczkom. I tutaj można to przyjąć, że chodzi o trasę przemarszu tych wojsk. Tak. Prawda? No, oczywiście można to przyjąć. I to brzmi już teraz jakoś wiarygodniej. Tak. Tak, bo tam nawet tu nie jest powiedziane, że we wszystkich, prawda, tylko po prostu na tej trasie. Tak, oczywiście. Wiesz, oczywiście też czytelnik nie będzie tak się wgryzał, wiesz, w to zdanie. No ja się wgryzam, bo to jest mój obowiązek. To jest twój obowiązek. Czepiam się, szukam dziury w całym czasami. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze szukasz dziury w całym. Rzeczywiście tutaj musisz, często znajdujesz niewypowiedziane okoliczności. Taką okolicznością była intensywność, prawda? Intensywność, czyli liczne miasta i miasteczka, liczne jednostki organizacyjne. Nie napisałem expressis verbis liczne, tak. Ale samo zdanie to sugeruje. Tak. Czyli praca redaktora, że było tego dużo po prostu. Tak, czyli praca redaktora również polega na odsłanianiu tej tkanki takiej słownej, najbardziej rzucającej się w oczy i zaglądanie pod
szukanie w tej warstwie podskórnej jakichś, prawda, różnych okoliczności właśnie. Dobrze. I w prologu również znalazłeś coś, co można by tutaj zupełnie pominąć. Ktoś, kto by nieuważnie to czytał, albo powiedzmy nie zwróciłby uwagi na szarże wojskowe, mógłby nie zauważyć, że nagle się pojawiła fraza grupa nominalna, ówczesny kapitan. Ale ty na to zwróciłeś uwagę. Tak, zwróciłem na to uwagę. Tak. Najpierw przeczytałem ten fragment, dotyczy on Jana Henryka Żychonia, znanego już z poprzedniej książki o Popielskim. Tak, bo wyjaśnijmy tutaj kontekst. Ktoś znajduje pewien stary raport drugiego oddziału sztabu generalnego, czyli legendarnej dwójki, w której Jan Henryk Żychoń, kapitan Jan Henryk Żychoń, później major, o czym zaraz powiemy, tak, był szefem referatu Zachód, czyli tego oddziału, które podejmowało walkę wywiadowczą z Niemcami. Tak jest. Tak właśnie było i teraz powiedz, co tutaj było. Przegląda ten ktoś papiery, prawda, i czyta, prawda, raport Żychonia. Tak. Jest podany cytat i tak jak przeczytałeś, pisał ówczesny kapitan Jan Henryk Żychoń. Co czytał, to wiemy wcześniej. Ja to zostawiłem. Przeczytałem, nie znalazłem tutaj nic niewłaściwego. Przeczytałem cały epilog do końca, tam znalazłem może jakieś inne rzeczy, nieważne. Mhm. W późniejszej części książki, już w pierwszym rozdziale, kiedy się Żychoń pojawia, również jest kapitanem. A krótko później jest już majorem. Dalej tego nie odebrałem jako błędu, ale zaciekawiło mnie to. Gdyby to było w drugą stronę, gdyby najpierw był majorem, a potem stał się kapitanem, no wiedziałbym, że to jest błąd. A jeśli został zdegradowany, to autor powinien wspomnieć o tym. Tak jest. Natomiast jeżeli został awansowany, no mógł wspomnieć, ale nie musiał wcale. Ale zaznaczyłem ten fragment i zapytałem, jak to jest, że tutaj jest parę razy kapitanem, potem nagle staje się majorem, nie ma o tym na ten temat wzmianki, że dostał awans, ale też napisałem, że przyjmuję to, bo to jest, może tak być, ale pytam. No ale wtedy ty zauważyłeś, że nie, że jednak się pomyliłeś, prawda? Że on powinien być przez całą książkę, może nie przez całą książkę, ale no przez treść wydarzeń, które są tą właściwą treścią powieści, być jednak kapitanem. Bo zbadałeś sprawę, okazało się, że awans na majora Żychoń owszem otrzymał, ale w 1936 roku, podczas gdy akcja Czasu Zdrajców rozgrywa się no, w pierwszych miesiącach 1935 roku. Tak jest. W związku z czym poprawiłeś wszędzie z majora, tam gdzie był major, na kapitana. Na kapitana. Tak. Wszędzie, w całej książce. I wtedy dopiero, jak przeglądałem drugi raz, już po naniesionych poprawkach, wróciłem do tej frazy. Pisał ówczesny kapitan Jan Henryk Żychoń. No, napisałem ci w komentarzu kolejnym, wysłałem go mailem, że no, trzeba zrezygnować z tego ówczesny, bo to miało sens, kiedy w książce Żychoń był majorem. To wtedy miało to sens, że był wcześniej kapitanem, był ówczesnym kapitanem. Ale on był cały czas kapitanem, no więc to ówczesny nie ma jakby racji bytu. Przyjąłeś to i temat został zamknięty. Ale potem nagle odkryłem kolejną rzecz. Moment. Ten fragment ówczesny kapitan jest... pojawia się w prologu. Akcja prologu dzieje się w 1939 roku. On to czytał nazajutrz po pierwszych wydarzeniach prologu, czyli nie 30 września, 1 października. W 1939 rzeczywiście Żychoń był już majorem. Czyli z tej perspektywy czasu SS-man Roniger czytał raport ówczesnego kapitana Jana Henryka Żychonia. Usunąłeś ówczesny, ale niepotrzebnie, nie musiałeś. Nie musiałeś usuwać, nawet nie powinieneś. Tak. Nie powinieneś. Wtedy jeszcze mnie coś sięgnęło dodatkowo i zajrzałem do epilogu. Akcja epilogu rozgrywa się w 1940 roku. Wtedy był majorem. A tam też usunąłeś majora, już z rozpędu. Chociaż wiem, że nie z rozpędu. Pewnie chcę wyjaśnić, dlaczego usunąłeś. Tak. I tam był też kapitanem. Nie. W prologu był ówczesnym kapitanem, w epilogu był już majorem. Tak jest. Skomplikowane to było, chociaż właściwie proste, nie? Ale tak, dużo trzeba było słów powiedzieć. Tak, bo problem polegał na tym, że major Jan Henryk Żychoń zaczął się cieszyć tą funkcją, czy tą szarżą, czy tą rangą wojskową majora,
W roku 36. Tak. W marcu 36 roku. Już po wypadkach tej książki. Tak jest. Akcja powieści się toczy w 35 i powinien być wszędzie tam kapitanem. Tak. Prawda? I to był mój błąd, bo ja go tam, ja go raz tytułowałem, ja go od początku tytułowałem majorem. Mhm. Po prostu. A parę razy się pomyliłeś i wpisałeś kapitana. Ale mi się tam zdarzyło raz czy dwa pomylić, oczywiście kilka razy napisałem kapitan zamiast major. Krótko mówiąc, była rozmaitość. Mhm. Było raz major, raz kapitan. Ale to nie było, że raz w różnych miejscach książki, tylko z tego, co odkryłem, przez jakiś czas był kapitanem, a potem już był zawsze majorem. To była pewna regularność. Dobrze. Tak mi się wydaje. Dobrze. W każdym razie Żygoń został majorem w marcu 36 roku. Czyli jeżeli czytamy o nim... Bo to jest postać historyczna. Postać historyczna najbardziej, tak jest. Świetna książka o nim niedawno wyszła, autorstwa Andrzeja Brzezieckiego. Wielka gra majora Żychonia. To pod takim tytułem się ukazała. Otóż w 40 roku, kiedy SS-man Walter Roniger czyta raport Żychonia, może powiedzieć sobie w myśli, oto czytam raport ówczesnego... Tak, bo trzeba jeszcze dodać, ja tego nie powiedziałem, że słowa, które czyta Roniger, zostały przez Żychonia napisane w 34 roku. Otóż to. O właśnie. Czyli wówczas był kapitanem. Czyli słowa zostały napisane przez ówczesnego, mówimy o 34 roku, tak. Kapitana Żychonia. Tak. Prawda? I potem, jak ja oczywiście zgodziłem z twoją uwagą, sprawdziłem dokładnie właśnie w książce Brzezieckiego, kiedy został majorem, i zrobiłem coś, co powoduje mnóstwo błędów. Otóż tutaj właśnie z rozpędu, dobrej użyłeś frazy, to właśnie było z rozpędu, tylko że nie ja się rozpędziłem, ale maszyna, czyli komputer. Bo zrobiłem coś takiego. Zamień mi wszędzie kapitana, majora na kapitana. I komputer zamienił. Również w tym miejscu, na końcu książki, w prologu. W epilogu, gdzie powinien być. Tam go powinien zachować. Tak. I gdybym ja, jak człowiek i nie jako niecierpliwy pisarz, który szybko chce załatwić sprawę, tylko gdybym dał taką opcję, owszem, poprosiłbym komputer, czy zadałbym mu zadanie komputerowi, żeby mi wszystko wszędzie poprawił, to powinienem każdy kontekst sprawdzać. Mhm. Komputer dochodzi do pewnego miejsca i pyta, tu zamienić? Mhm. Powinienem powiedzieć tak, tu zamienić, a tu nie zamienić na końcu. Tak to wyszło, tak się stało. Cóż, problem polega tutaj często na tym, w takich sytuacjach, że często przypisujemy pewne szarże autentycznej postaci historycznej i tak ta szarża przylgnie do owej postaci, że niejako staje się jej nazwiskiem, tak. Częścią nazwiska. Powiedzmy marszałek Józef Piłsudski. Mówimy marszałek, prawda? Tak, marszałkiem został tam na początku lat 20, prawda? Wcześniej nie był marszałkiem. Albo mówimy rotmistrz Pilecki. Tak. A jeżeli chcemy na przykład opisać życiorys albo powieść, to już rotmistrz Pilecki byłby głównym bohaterem, to musimy wiedzieć, kiedy on tym rotmistrzem został. Tak. A kiedy był, kiedy się cieszył stopniem o szczebel niższym, tak, powiedzmy. Tak, tak. Także to jest bardzo, bardzo ważna kwestia i trzeba na to zwracać baczną uwagę. Przy nazewnictwie oczywiście natrafiamy często na rozmaite rafy i problemy. Taki problem dotyczył nazwy, właśnie dziwnej nazwy, lokalu, który się mieścił w Parku Południowym. Proszę Państwa, Park Południowy wspaniały, do dzisiaj możemy cieszyć cieniem pięknych drzew i możemy przebywać nad stawem we Wrocławskim Parku Południowym. Został założony przez filantropa i wspaniałego fundatora wielu innych jeszcze wrocławskich instytucji, przez Niemca pochodzenia żydowskiego Juliusa Schottlendera, albo Schottlendera, jak to woli, to może być ruchome lub nie. W każdym razie został założony tam ten park na południowych rejonach Wrocławia, jest to nazwa Park Południowy, i tam był hotel i restauracja, która nosiła dziwną nazwę. Tak. Powiedz, co tam znalazłeś? Tutaj muszę przyznać, że jako wrocławianin wyczułeś tutaj, że jest coś nie tak. Jako wrocławianin... Interesujący jest to historią oczywiście przedwojennego Wrocławia. Tak. Więc tutaj troszeczkę zostałem zaskoczony i szczerze mówiąc podejrzewałem, że gdzieś się pomyliłeś, albo może zmieniałeś wersję i pozostały jakieś resztki dawnej wersji. Byłem pewny, że tu jest błąd. Bo czytam oto takie zdanie. Budynek ten zaprojektował... Mówimy oczywiście o Parku Południowym, o pewnym budynku, który tam stał, który nie ma go, ale widnieje na licznych widokówkach, starych obrazkach, zdjęciach przedwojennych.
Widziałem go dziesiątki razy w różnych wersjach, mam tego dużo w domu. Znam ten budynek. Tak. Budynek ten zaprojektowany zgodnie z ówczesną modą jako rozlazła niesymetryczna bryła z kilkoma zaostrzonymi wieżyczkami w wyższych partiach z murem szachulcowym. Murem szachulcowym fundator nazwał, nie wysiliwszy zbytnio swojej fantazji, po prostu Parkiem Południowym. No i tutaj mnie bardzo zaskoczyło, bo ja nigdy w życiu się nie zetknąłem z tym, żeby ten budynek nazywał się Parkiem Południowym. To była restauracja Hazego. On widnieje tak na wszystkich obrazkach, rycinach, zdjęciach i tak dalej. Przynajmniej tych, z którymi ja się zetknąłem. Restauracja Hazego. A tutaj czytam, że jest to Park Południowy. Tak się nazywa budynek. No może tak się nazywać. Oczywiście, że może, ale ja się nigdy nie zetknąłem z tym. I byłem raczej pewny, że Marek Krajewski chyba się pomylił. Miał na myśli park, że park się nazywa Parkiem Południowym. I tak go Szotlander nazwał, nie wysilając zbytnio swojej fantazji. A ty powiedziałeś, że nie, że jednak chodziło o budynek, że nie ma tu pomyłki. Tak, byłem zdumiony, no bo proszę sobie wyobrazić. Oto jest park. W parku jest budynek, który jest hotelem, restauracją, położony budynek nad pięknym stawem i nagle ta restauracja jest nazwana Parkiem Południowym. Parkiem Południowym nazywamy jakiś zielony obszar, pełen drzew, a nie nazywamy restauracji. Jeżeli już ta restauracja, to powinna się nazywać w Parku Południowym, prawda? Jeżeli już restauracja w Parku Południowym. Tymczasem na kilku pocztówkach, widocznie oglądaliśmy inne pocztówki, inne widokówki, widziałem, no, jak było napisane dokładnie w ten sposób, że to jest restaurant i teraz otwórz cudzysłów, Südpark, zamknij cudzysłów. Po prostu. W cudzysłowie było Südpark. Czyli Park Południowy, tak się on nazywał. Jeszcze miałem nadzieję, że nie będzie to cudzysłowu i powiem, że było napisane po prostu restauracja, przecinek, Park Południowy. Nie. No właśnie. I byłem z tym zdumiony, ale no, nie chciało mi się sprawdzać, przyznaję. Mhm. Ja to pamiętałem to dobrze, no, miałem to w pamięci po obejrzeniu wielu, wielu no, setek widokówek czy zdjęć Starego Wrocławia. Byłem o tym przekonany, od początku zdumiewała mnie ta dziwna nazwa i po prostu napisałem restaurację Park Południowy. Po twojej uwadze, kiedy napisałeś mi, że to nazywała się restauracja Hazego. Haze to był browarnik, prawda, tak, browarnik wrocławski. Fundator w ogóle wielu różnych. Oczywiście. W dusznikach chyba. Tak, znana postać w Wrocławiu. Fundator też filantrop, który produkował piwo zwane po prostu piwem Hazego. Prawda? Często na restauracjach był napis był Haze, wyszynk Hazego. Piwo Hazego. Wtedy nie chciało mi się sprawdzać, przyznaję, bije się w piersi. Jak ty mi napisałeś tę uwagę, czy przypadkiem nie chodzi o Hazego, no to ja nie chciałem się sprawdzać, w którym to roku, czy to może już się nazywało inaczej, albo tak, prawda, bo to musimy brać pod uwagę to, że nazwy ulegały ewolucji. Nazwy zanikały, pojawiały się nowe nazwy i napisałem tutaj coś takiego. Został ten budynek nazwany bez zbytniego wysilania wyobraźni przez pomysłodawcę tego miana, po prostu tak, a tak. Nie chciałoby się sprawdzać najzwyczajniej w świecie, ale to jeszcze ciebie nie zadowoliło, prawda? Rozumiem, bo ja miałem jeszcze jeden problem, no owszem. Właśnie, ja miałem problem z hotelem też. A właśnie. O to pytasz? Tak. A no właśnie, nie. Ja, tak. Ale to jest mniejszy problem. Tak, bo ja twoją uwagę potraktowałem trochę po macoszemu. Znaczy w tym sensie po macoszemu. Nieładnie. Nieładnie. Że nie chciałem się sprawdzać i zmieniłem, myślę, daj spokój już. Okej, może masz rację, może nie masz racji, ja już nie będę tego sprawdzał, mi się nie chce. I po prostu napisałem, co on napisał. Co on napisał, napisałem, powiedzmy. I zmieniłem to i owo, sprawdziłem, nie sprawdzając niczego. Ale nie. Ty dalej drążyłeś ten problem, ale już nie samej restauracji, ale hotelu teraz, tak? Tak, hotelu, tak. Tak, hotelu, bo no, zawsze to była. Znałem to jako restauracja Hazego. Tak. Ty mi napisałeś, no nie mi, tylko napisałeś w książce, ja tam przeczytałem, że tam był również hotel. No to był dla mnie mniejszy problem, bo to, że ja się nie zetknąłem, no to nie znaczy, że tak nie było, ale zdziwiłem się. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby tam był hotel. Tak napisałeś, tak, to sprawdzone, był tam też również hotel. Tak. No i już. No i tyle, tak. Dobrze. Bo to było dla mnie takie, no po prostu upewniłem się. Czy tam był hotel, no nie znalazłem, ale chyba dopisałem w komentarzu, o ile pamiętam, ale też specjalnie nie szukałem jakoś tak bardzo intensywnie. Tak. Dla mnie głównym problemem tutaj to było to, że
budynek, że ten budynek nazywał się Park Południowy. Ale też nie chodzi mi o to, że jak budynek może się nazywać, jak lokal się może mieć taką nazwę. To mnie nie zdumiewa, może mieć. Nasz kompleks handlowy nazywa się Wrocławia, czyli Wrocław. Prawda? No tak. Jak nazwa miasta, w którym stoi. Więc równie dobrze budynek w parku może mieć nazwę tego parku, w którym stoi. Tylko chodzi o to, że no, wszędzie tam, gdzie ja widziałem do tej pory, to była restauracja Hazego w Parku Południowym. Tak, no swoją drogą. Ale to już drugi raz mówimy to samo teraz. Tak, wracamy. Swoją drogą ta Wrocławia to jest. Czyli dalej się upieram. Tak, dalej coś tutaj jest, tak? Dalej nie jesteś zadowolony. Dalej mnie to męczy. Dalej się męczy, tak. Swoją drogą ta nazwa Wrocławia, to jak wiesz, to jest też taki nowotwór, bo jeżeli już mówimy tak. O łacińskiej nazwie, to powinno być Wratislawia. Tak, prawda? Tak, oczywiście. To jest Wrocławia, tak zostało nazwane, na początku się zżywałem trochę, jak to widziałem, ale potem do tego przyzwyczaiłem. A nie wiesz, dlaczego tak jest? Ja nie mam pojęcia. Nie wiem, dlaczego. Ktoś dokonał ciekawej... Hybrydy jakiejś. Hybrydy, takiej kontaminacji to się nazywa nawet, że wziął jedno słowo od Wrocław, a Lawia od Wratislawia. Mm-hmm. Tak połączył, prawda, Wrocławia. No i niech będzie, no jest, prawda, centrum handlowe, możemy tam bywać i możemy kupować różne produkty. Dobrze, tyle o Parku Południowym. Teraz przejdziemy do subtelnej rzeczy, do subtelnej kwestii, dotyczącej urody kobiecej. Tak. Już rozmawialiśmy przy okazji demonomachii o dekolcie, ale teraz powiemy dwa słowa o barwie oczu pewnej pięknej niewiasty. Jaką to dałeś uwagę? Czego to dotyczyło? Miałem uwagę, której też słuszności nie byłem pewny wcale. Chociaż mnie usprawiedliwiłeś i wyjaśniłeś mi nawet, skąd się ta moja uwaga wzięła. Mamy tu opis następujący. Człowiek, bohater, Popielski, spotyka się z pewną kobietą, którą do tej pory znał ze zdjęcia. Tak. Ze zdjęcia. I mamy taki oto opis. Fotografia była jednak zbyt niedoskonałym medium, by oddać całą delikatność jej śnieżno-białej, alabastrowej cery i głębi jej wielkich oczu, których barwa jakby się zmieniała. Od czerni do ciemnej czekolady. Ja zaproponowałem odwrotnie. Napisałem w komentarzu szczerze, od ciemnej czekolady, a nie byłoby lepiej odwrotnie, od ciemnej czekolady do czerni? I szczerze napisałem, sam nie wiem dlaczego. Chyba to, że jej oczy ciemniały, jest bardziej intrygujące. No tak. Prawda? Otóż to. Ja na pierwszej chwili żachnąłem się. Myślałem, nie, no wymyślam. Co za różnica, nie? Co za różnica, czy od tego do tego w dół, czy od tego do góry. No, tak. Nie ma różnicy. Dlatego nie miałem pewności. Skąd mi się to wzięło w ogóle? No, bardzo subtelna kwestia, jak Państwo słyszą, prawda? Czy mówimy o tym, że kolor pociemniał, czy pojaśnił? Ja nawet wiem, kiedy może jaśnić, że pozwól, że ci wejdę w słowo. No. Oczy najczęściej jaśnieją w sytuacji radości. Pisze się, jego oczy pojaśniały z zachwytu, czy jej oczy, prawda? Tak, to prawda. Pojaśniały. Pewnie chodzi o to, że ktoś ma jasne oczy, niebieskie na przykład, to może jeszcze, że je otwiera, może błyszczą mu bardziej. No wie. Tutaj nie mamy emocjonalnej sceny, tylko taką no, urodę kobiety o ciemnej karnacji twarzy. I mi się po prostu tutaj tak irracjonalnie jakby wydało, że byłoby lepiej, gdyby te oczy ciemniały, że będzie to bardziej intrygujące. Słusznie. Też tak myślę, bo to nie jest całkowicie obojętne, czy ciemnieją, czy jaśnieją. Oczywiście, że tym zmianom barwy towarzyszą różne uczucia. I przyjęło się we frazeologii mówić, że oczy pojaśniały z radości, ale pociemniały z gniewu. Tak. I tutaj pamiętając o wymowie tej sceny, bo Popielski spotyka kobietę, która mu się bardzo podoba, że u niej też, ale on nie bardzo wie, jak z nią rozmawiać. Tak. On jest trochę zażenowany sytuacją, którą został niejako uwikłany. Nie będziemy zbyt wiele zdradzali. Nie będziemy. I tak naprawdę ta rozmowa nie poszła najlepiej, nie poszła po jego myśli. Tak. I ta kobieta, można powiedzieć, że po tej rozmowie była nieco, może nie rozdrażniona, ale na pewno rozczarowana, powiedzmy. Chociaż akurat już sam akord tego spotkania, ona podsumowała w myślach, że no ciekawy facet, że w sumie interesujący mężczyzna. Natomiast w trakcie tej rozmowy tak wcale nie sądziła. Tam jej uczucia dość tak się miotały od jednego, drugiego ekstremum, ale częściej do ekstremum takiego negatywnego. Czyli naprawdę powinny oczy ciemnieć. Tak. Powinny tutaj oczy ciemnieć. No i wersja ostateczna wyszła, proszę Państwa, tak? Fotografia była jednak zbyt niedoskonałym medium, by oddać całą delikatność jej śnieżno-białej alabastrowej cery i głębiej wielkich oczu, których barwa jakby się zmieniała od ciemnej czekolady
do głębokiej czerni. Mamy zatem motyw pociemnienia oczywiście. Tak, w kolejnym fragmencie mamy zabawną sytuację, która wynika z czegoś, co bym nazwał zakotwiczeniem umysłu mojego, autora. Otóż Jana opisałem, jest taka sytuacja, kiedy Popielski zostaje aresztowany przez Polską Służbę Graniczną, zostaje wepchnięty, czy no, wrzucony do szoferki, nie do szoferki, tylko do tej tak zwanej budy. Do budy, tak. Ciężarówki i tam spogląda przez szybkę, która jest między budą a szoferką i widzi kark kierowcy. No i w porządku. Widzi kark kierowcy i ruszają. Tak. Ruszają Jarosław Krotoszyna do Poznania. I w Poznaniu mamy takie, kiedy już zbliżają się do Poznania, w którym do mieście Popielski nigdy nie był, mamy takie oto zdanie. Edward dla zabicia czasu i z autentycznego zainteresowania, nigdy jeszcze nie był w Poznaniu, obserwował ponad karkiem kierowcy okazałe kamienice i budynki publiczne. Obserwował ponad karkiem kierowca. Zbyszek napisał co? Ja napisałem, może lepiej nad głową. Nad karkiem kierowcy Popielski widział najpierw jego głowę. Otóż to, nad karkiem kierowcy, czyli kierowca byłby kimś rodzaju jeźdźca bez głowy, prawda? Kierowałby autem, będąc pozbawionym głowy. Tak, tak, tak. Tutaj mam w ogóle taką typową scenę, którą się często widuje w filmach, prawda? Ktoś jedzie na tej tak zwanej pace, mówię paka, bo ja nie wiem, jak to się nazywa, no bo ta buda. Tak. Jedzie jakiś, czy to aresztant, czy ktoś inny, siedzi i po prostu widzimy postać siedzącą i widzimy to okienko szoferki i widzimy tam głowę, prawda? Kierowcy, czasami kogoś siedzącego obok, prawda? Często konwojenci, konwojenci często coś tam bankowi tak jeżdżą. Zgadza się. I on sobie patrzy, bo nie ma innego widoku, więc zagląda w to okienko, no ale widzi ponad głową kierowcy, widzi tam zabudowania. Ponad karkiem to dość niefortunnie użyte. Tak, zresztą teraz pomyślałem sobie, że nie było to proste, prawdę mówiąc, widzieć budynki przez to małe okienko. Bo jeżeli widzimy, jeżeli taki aresztant spogląda przez okienko, to co widzi? Łeb kierowcy po prostu, głowę kierowcy. A nad głową co jest? Jest jakaś taka mała szparka pewnie pomiędzy głową a górną krawędzią okna. I w tej małej szparce on ma widzieć budynki i okazałe budynki użyteczności publicznej. No wiesz, nie wiemy jaki to, co to był za samochód, jakiego typu, jakie tam były rozwiązania, prawda? Jak wyglądała przednia szyba samochodu, jak wyglądała szoferka, to okienko. Także to jest do obronienia. Tak jest, oczywiście. No, jesteśmy w Poznaniu i w Poznaniu jest ulubiona poznańska potrawa, tak zwany bzik. I tutaj popełniłem błąd, który można by nazwać blizną po ewolucji. Ale zaraz o tym powiem dokładnie. Na razie powiedz, Zbychu, jaki to był błąd? Tak, ja ponieważ nie wiedziałem, jaka jest, że to jest blizna po ewolucji, jaki jest w ogóle, skąd ten błąd się wziął, więc byłem troszeczkę zaskoczony tym błędem, bo Popielski został poczęstowany przez kapitana pewnego no, tym poznańskim gzikiem, zachwalanym jako wyborny, tradycyjny smakołyk. Popielski nie podzielał entuzjazmu zimnym kartoflem napchanym serem białym z cebulą i tak dalej. Więc mnie zaskoczyło, no, bo nie ma takiego zwrotu, że nie można podzielać entuzjazmu czymś. Prawda? Tak. Tylko entuzjazm mamy do czegoś, wobec czegoś. Tak. Więc to podkreśliłem. I zaproponowałem, może Popielski nie podzielał tego entuzjazmu do zimnego kartofla napchanego i tak dalej. Tak jest. I to rzeczywiście to jest blizna po ewolucji, tak to nazwałem. Taką typową blizną po ewolucji, że użyjemy powiedzmy tutaj kategorii biologicznych, jest na przykład budowa ludzkiej krtani. To, że wykształciła się głośnia i potrafimy wydawać siebie dźwięki artykułowane, czyli jest język mówiony, no zostało okupione pewnymi błędami w budowie ludzkiej krtani. Ten błąd skutkuje tym, że kiedy możemy się zachłysnąć, pijąc zbyt łapczywie wodę, możemy się zachłysnąć i wpada woda, mówiąc kolokwialnie, nie w tę dziurkę, jak się często to określa. Otóż w takiej sytuacji ewolucyjnej, no, po pewnych zmianach, które są pozytywne, pozostaje jakaś smutna pozostałość, która nie jest już pozytywna, powiedzmy, która tam może nam w życiu przeszkadzać.
To jest podobnie, kiedy się wyraz zmieni jeden na drugi, wyraz, a się nie spojrzy na cały kontekst, tak, to wówczas pozostają błędy, które nazywam tutaj blizną po ewolucji. No właśnie, czyli entuzjazm wyrzuciłem, napisałem fascynacja i wyszło z tego wszystkiego coś takiego. Teraz już. Nie podzielał fascynacji zimnym kartoflem napchanym serem białym z cebulą, ale był tak głodny, że zjadłby nawet konia razem z dyszlem. I teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. To było tak, że najpierw napisałem, proszę Państwa, fascynacja. To było wszystko ok. Zimny kartofel. Tak. Fascynacja czym? Zimnym kartoflem. Kartoflem. Natomiast potem poprawiłem na entuzjazm. Nie wiem dlaczego już. Nie podobała mi się ta fascynacja. A czym zastawiłeś? Zimnym kartoflem zastawiłeś. I pozostał błąd po ewolucji. No i jeszcze jest jedna taka scena, która też w tej scenerii poznańskiej się rozgrywa, ale akurat ona się mogłaby rozgrywać wszędzie. Mianowicie jest Popielski, siada przy stole, Jan Henryk Żychoń usiadł przy stole, oparł na nim łokcie i splutł palce. Gdyby nie papieros dymiący spośród nich palców, można by sądzić po jego skupionej twarzy, że zasiadł do modlitwy albo do pokera. Tak. Tak napisałem. Tak napisałeś, a ja podkreśliłem tego pokera. I napisałem i zaproponowałem, żeby może tego pokera usunąć. Chyba, że przy pokerze rzeczywiście nie wolno palić. Otóż... Ja dopuszczałem coś takiego, że przy pokerze nie wolno... Ja jestem przyzwyczajony do tego, że oglądam filmy jakichś mafiozów, którzy grają w pokera w zadymionym lokalu, papierosy, szklanki z whisky. Ale jest też poker taki zawodowy, taki już jako dyscyplina. Tak. I być może tam są jakieś zasady, że na przykład nie palimy, nie pijemy, nie jemy przed tym, być może na przykład, prawda, bo w tej chwili są rozgrywki w pokera, są pokerzyści bardzo znani, prawda, i być może, kto wie, ale podejrzewam, że nie o to ci szło. Nie. Nie o to ci szło. Rzeczywiście no, kiedyś przy kartach, czy w ogóle w bardzo wielu okolicznościach życiowych palono papierosy. Tak. Sami pamiętamy takie sytuacje, że w latach naszego dzieciństwa w ośrodkach zdrowia, w przychodniach były popielniczki i ludzie siedzący w korytarzu, siedzący w poczekalni, czekający na to, aż doktor ich wywoła, zaprosi do gabinetu, palili, skracając sobie czas oczekiwania. To jest niezwykłe. Kiedy grałem w brydża sportowego, to stworzono, aby nie męczyć biednych ludzi, którzy nie palą papierosów, stworzono tak zwane rundy palące i rundy niepalące. Mm-hmm. Raz palono, raz nie palono. Sędzia o tym decydował. Tak czy inaczej, tutaj mamy takie zdanie. Gdyby nie papieros, można by sądzić, że zasiadł do pokera. Czy to ma sens? No właśnie. W tamtych latach, kiedy palono w każdej prawie sytuacji, nie mówiąc już o tym, że palono przy grze w karty, gdyby nie papieros, można by sądzić, że zasiadł do pokera. No nie, to jest nielogiczne. No nie, to się kłóci, tak, prawda? Poprawiłem to zatem. Poprawiłem i wersja ostateczna brzmi tak. Usiadł przy stole, oparł na nim łokcie i splutł palce. Głęboko osadzone oczy wpatrywały się w rozmówcę bez zmrużenia powiek. Gdyby nie papieros dymiący spośród palców, można by sądzić po jego skupionej miny, że oto jest w kościele i kontempluje monstrację. I teraz jest dobrze. Kiedy się jest w kościele i się kontempluje monstrację, palić nie można. Tak. Wtedy też mieliśmy taki coś podobny akcent w postaci tej, że gdyby nie papieros, w postaci tej modlitwy, gdyby nie papieros, można by pomyśleć, że no, jest skupiony na modlitwie. Tak. No, ale potem się pojawia ten poker. Tak. I ten papieros, i to gdyby nie papieros, nie obsłuży tych dwóch opcji, nie? Że jednocześnie, że modlitwa i poker. Tak, oczywiście. Albo to, albo to. Tak, i tutaj, proszę Państwa, jest najciekawsza jest rzecz, że poprawiając tę wersję ostateczną, znów pojawia się blizna po ewolucji. Teraz zobaczyłem to, nie chciałem tego podkreślać, czytając wersję ostateczną, ale teraz ją przeczytam, bo tam musiałem coś zmienić. Głęboko osadzone oczy wpatrywały się w rozmówcę bez zmrużenia powiek. Gdyby nie papieros dymiący spośród nich, spośród czego? Gdzie palce. Mamy usiadł przy stole, oparł na nim łokcie i splut palce. Ale w poprzednim zdaniu, mój drogi, mamy rzeczownik rodzaju żeńskiego, powiek, liczba mnoga, spośród nich, spośród powiek, widzisz to? Głęboko osadzone oczy wpatrywały się w rozmówce bez zmrużenia powiek. Gdyby nie papieros dymiący pośród nich, Tak, widzę. Palce zniknęły. Palce zniknęły, bo przestawiłem zdania. Ja już tej poprawki nie widziałem, tak.
Bo ty jej nie widziałeś, bo już to nie jest twoje zadanie. Zauważyłeś tam, co było źle zrobione, prawda? I ty poprawiłeś, ale źle. Ale źle. Czyli nie do końca, ale tak. Tak, tu mamy do czynienia z blizną po ewolucji. Proszę Państwa, blizny po ewolucji, dociśnięcia kolanem, takie terminy pojawiają się zawsze w naszych rozmowach ze Zbigniewem Kowalczykiem, moim redaktorem. Wprowadzamy tutaj własne terminy i własny język, co pokazuje oczywiście, jak dobrze nam się współpracuje. Dziękuję Ci, Zbychu, za udział w moim programie. Również bardzo dziękuję.